Siemanko, siemanko, tylko drodzy widzowie, dostałem informację, że jest do mnie paczka. A więc co? Ruszamy w drogę zaśnieżoną, bo dzisiaj pada trochę śniegu. Jak widać, stoję na parkingu, doszedł SMS, podjeżdżam pod InPosta i lecimy z tym koksem. Podjechałem sobie na paczkomat, jest paczkomat, jest Wiesiek, no to co Wiesiek, idziemy? Idziemy! No i tak, przyniosłem sobie już tą paczuszkę, raczej Wiesiek mi przyniósł, tak Wiesiek? Tak, tak! No i co, mam paczuszkę od Piotrusia, zaraz zobaczycie w domu, co to będzie. No i tak, paczka jest w domu, czas ją otwierać. Generalnie wiem, co tam jest, ale o, tak, 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 bez podawania informacji szczegółowych. A to nóż jest ostry, kurde, trzeba uważać. No i mam chyba pierwszą w kraju obudowę, która nie tylko jest podwójna, jako że tu w środku jest gwint, jak widać, tu w środku jest gwint, ale tak, tym magnesem, dokładnie tą obudową, wraz z magnesem będę mógł i rzucać do wody, żeby ciągnęło. Tędy troszkę mniej, ale to jest nieważne. I chodzić z tyczką. Bo to samo chcę chodzić z tyczką i z tym, żeby czepać tam. Jak widać, według mnie fajna, wykonana robota. I wszystko tradycyjnie jest z kwasówki. Pozdrowionka dla robiącego, jak zwykle klasa sama w sobie, nie ma takiego drugiego człowieka, który by to tak chyba zrobił. No i co, kochani, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, a w kolejnym filmiku zobaczycie, jak ja to instaluję. Cześć!